Przepraszajmy Boga i naszych braci za wszystkie grzechy przeciw jedności i wspólnocie Kościoła, który powinien okazywać się światu jako odzwierciedlenie jedności i miłości Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Dzisiejszą mszę świętą ofiaruję Panu Bogu, prosząc o łaskę nieba dla świętej pamięci Ludmiły Zając, za którą modlimy się w 14. rocznicę jej śmierci, a także będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Michała Krajnik, których to jeszcze niedawno związek osobiście błogosławimy. Ale dzisiaj też, moi drodzy, cieszymy się tak praktycznie w każdą niedzielę, bo nie zawsze się w takich sytuacjach serce unosi ku niebu i radość się potęguje, bo to tych dwoje małych jeszcze mężczyzn, Alan i Olivier, w czasie tej Przenajświętszej Eucharystii staną się przybranymi dziećmi Bożymi, a więc przyjmą pierwszy, a zarazem najważniejszy sakrament w życiu każdego człowieka, sakrament Chrztu Świętego, gdyż bez sakramentu Chrztu Świętego nie ma innych sakramentów. Zechciejmy, moi drodzy, otoczyć ich też naszymi sercami, modlitwami, znoszonymi ku Ojcu Niebieskiemu w niebie. Na początku tej Przenajświętszej Eucharystii, abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć i w konsekwencji przystąpić już czystymi sercami do stołu Pańskiego, skorzystaj ze spowiedzi ogólnej, sakramentalnej. Podkreślam to słowo sakramentalne. Spowiedź ogólna sakramentalna ma tę samą moc spowiedzi i sakramentu jak spowiedź przy konfesjonale. Oczywiście pod warunkiem i zastrzeżeniem, a więc pod warunkiem, że w ciszy naszych serc przed Bogiem samym wyznamy wszystkie nasze grzechy, wzbudzimy w sercach naszych szczery żal za grzechy i przylekniemy Panu Bogu poprawę.